Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy paczuszkę z Topsa angielskiego. W sumie już jest otwarta, nie chciałem przedłużać. I popatrzcie, ile produktów przyszło do mnie. Jakie, to zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. Mamy całego kompletnego boksa. 7 kart w saszetce, 50 saszetek. Jedna limitka powinna w środku być. To jest pierwszy produkt. Tutaj mamy dwie puszki, które już wcześniej otwierałem. Mecz Attack Extra i tutaj Champions. Również z kolekcji Tops Mecz Attack Extra. Co dalej? Jest malutka puszka. W środku będzie limitka również. Albo złota, albo srebrna, albo brązowa. Tutaj jakieś zawiniątko. Zaraz sobie zobaczymy, co jest. Dwa multipaki, można trafić limitki Sona w trzech rodzajach, złota, srebrna, brązowa. Miejmy nadzieję, że wpadnie ta najrzadsza, czyli złota. No i dwa starter paki. W starter paku powinna być limitka złota Neymara i jeszcze jakieś dodatkowe karty, więc zobaczymy. Dzisiaj na odcinku, bo sobie otworzymy teraz starter packa, co konkretnego nam wpadnie. To sobie przesuniemy tutaj. Puszki również na bok. Zaczniemy może najpierw tutaj z tą kopertą, co tutaj jest w środku. Mamy limitkę brązową Sadio Mané, popatrzcie. To jest pierwsza limitka. Tu jest jakiś kodzik. I dwa razy Filipe Coutinho na złotej limitce. Czyli mamy już na sam początek dwie nowe limitki. I będzie trzecia z Neymarem. A więc otwieramy tego starter packa i patrzymy, jak to w ogóle wygląda w tej kolekcji, bo muszę Wam zdradzić, że to nie jest tylko jedna jedyna kolekcja, znowu będzie kilka wersji. Jest wersja niemiecka, wersja angielska, wersja włoska z tego co widziałem, no a pewnie będzie również i hiszpańsko-portugalska. Więc znowu jest tyle do kolekcjonowania. Tu jest ta saszetka, checklista, druga strona, więc sobie zobaczymy. Czyli mamy te karty Squad Update, w sumie jest ich 80, następnie Kapitanowie, 16 kart, Rising Stars, również 16, Shootout Superstars, 5, Defensive Rock, 5, Hat-trick Heroes 6, Klub 100, 11 kart. Czyli tutaj będą już inni zawodnicy, aniżeli w tej normalnej kolekcji. Jest również Robert Lewandowski. Dalej, MVP 5 kart, All Time Record Holders 4, Klub Heroes 5 i na drugiej stronie Flashback 22, Super Striker Cards 23. Tutaj mamy też Roma Lazio, więc zobaczymy, czy w tej włoskiej wersji czymś to będzie się różnić. Super Boost 23 karty, In-game Action Cards 23, Away Kit Cards 23, Man of the Match 20 i karty limitowane. To jest oczywiście wersja angielska, czyli mamy te trzy kolory, bo w innych wersjach raczej będą zwykłe. Czyli Neymar 3 razy, Mané 3 razy, Kevin De Bruyne również 3 razy, Son 3 razy, Coutinho 3 razy i jeden raz Salah na tej niebieskiej limitce, która jest w środku w puszce. Trafiłem już ją. Czyli w sumie ile mamy do zebrania limitek? 5 razy 3, 15 i niebieska jest numerem 16.
Ok, starczy tego gadania. To sobie tutaj zostawimy. Później to po odcinku włożę, żeby nie przedłużać. A teraz otwieramy saszetkę z kartami i limitką złotą Neymara. Oto on, złoty Neymar. Czyli dzisiaj mamy trzy nowe limitki do kolekcji. I teraz karty Power Play. Tak się nazywa ten set. Laporte, Fernandinho, Wijnaldum, Firmino, Pulisic, Moura, Busquets, Griezmann, Trippier, Isco, James Rodriguez, Alaba, Hummels, Thiago Silva, Pablo Sarabia i Ziyech. Czyli mamy 16 kart. Są one tutaj wyznaczone? Raczej nie. Czyli to jest jakby dodatkowo dołożone do albumu, bo to jest oznaczenie PP. A tutaj nie widzę tego. PP. Czyli to jest, to będzie na samym końcu albumu. Tutaj mamy multipak, więc co? Może jeszcze sobie otworzymy multipaka. 7 minutek, więc jeszcze jest troszeczkę czasu, a skoro mam dwa, to jednego otworzymy i zobaczymy, jaka nam tutaj karta wpadnie limitowana. Zaczniemy od razu z nią. No i oprócz niej również będą karty do albumu. Mamy Ziyecha, flashback, Rising Star, Vinicius, Azpilicueta, kapitan, Guendouzi, Super Boost, Emerson, Squad Update, Klub 100, Kevin De Bruyne i srebrny Son. Czyli nie ma źle, po środku trafiłem. To sobie tutaj odłożymy i lecimy z pozostałymi czterema saszetkami. No, bardzo to jest przyklejone, więc będziemy po kolei odrywać. Timo Werner, Action. Adrian, Squad Update. Falcao, Squad Update. Choupo-Moting, również Squad Update. Johnny, Lazio, Squad Update. Super Boost, Alex Tejesz i Rodrigo, Hat-Trick Hero, Real Madrid. Co mamy w kolejnej saszetce? Jose Gaya, Action. Jerome Boateng, Squad Update. Jovic, Action. Tavares, Squad Update. Cody, Away Kit. Gündogan, Squad Update. I karta specjalna, Super Boost, N'Golo Kanté. Guerreiro, Squad Update, Lalana również, Golini, Ziyech, Flashback, Emerson, Jorda, Away Kit i Alisson, Shutut, Superstar. No i została nam ostatnia saszetka.
Alderweireld, Action, Mukiele, Ederson, Messi, Superboost, Squad Update i na końcu jeszcze David Silva, Man of the Match. Tak więc, moi kochani, no piękna również ta dodatkowa seria od Topsa, Match Attack Extra. Ja oczywiście będę starał się zebrać cały komplecik. Wiem, że jakiś problem będzie z kartami Away Kit i Super Striker Cards. Dużo osób zbiera i niestety nie udaje się tego zebrać. Coś brakuje jeszcze. Nie wiem, czy Tops gdzieś dołoży jeszcze jakiś produkt z tymi brakującymi kartami. Zobaczymy. Tak więc, moi kochani, napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat dzisiejszego unboxingu i kart, które trafiłem oraz produktów, które zobaczyliście na odcinku. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!